O tę część pogody dzień upłynie nam na pewno z przyjemną pogodą. A co w kolejnych dniach, o tym będę Państwa informować w kolejnych prognozach pogody. Proszę z nami zostać. Do zobaczenia. No jak już zdecydowaliśmy się wstać do pracy, to warto do niej wyjść z dobrym śniadaniem. Dzisiaj takie śniadanie w naszej kuchni. Zresztą takie śniadanie na pewno nam się przyda, a i obiad pożywny możemy sobie zabrać, zwłaszcza, że mrozy wciąż nie wpływają zbyt na nas korzystnie. A tutaj jeszcze no, całkiem przyjemny obraz Warszawy o poranku, tuż przed wschodem słońca. Pogodne niebo, ale przygotujmy się na to, że i mroźno wciąż, mimo to, że mróz już lżejszy, tylko Nowym Sączu teraz minus 21 stopni, na pozostałym obszarze no, na szczęście trochę cieplej, ale minus 10, minus 4 stopnie. Tylko na południu, południowym wschodzie ten mróz jest większy, nawet minus 18 na Podkarpaciu. Dzisiaj w pierwszej części dnia na pewno nie zabraknie słońca. Jeżeli pojawi się trochę więcej chmur, to tylko na Śląsku, miejscami na wybrzeżu, a także na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach możemy liczyć na to, że dzień rozpocznie się tak pięknie jak w Warszawie, z dużą ilością pogodnego nieba. Zresztą nic nie zmieni się po południu. Też będzie całkiem sporo tych chwil ze słońcem.